Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Adventure 2 Battle. A więc tak, synchronizacja dół, góra, dół, góra. I kontynuujemy z Hero. Ostatnio prowadziliśmy Pyramid Cave. No i teraz będziemy odszukiwać klucze. Dobra, czyli praktycznie taka sama rzecz jak z róż. I tu też zdobywamy nasz upgrade, czyli Hammer Gloves. I teraz możemy rozwalać metalowe kontenery. I od razu przepraszam, ktoś mnie upomniał w komentarzu, że Pixel to nie jest Gamma, co dobrze wiem, ale po prostu powiedziałem tak, bo wygląda jak Gamma. Tylko E1000. Więc od razu wam mówię, to nie jest Gamma, to co przed chwilą pokonałem, to jest E1000, czyli seria robotów Wegmana. Więc przepraszam za pomyłkę jeszcze raz, bo po prostu się myliłem. Ale każdy chyba może się pomylić. Dobra. Te dźwięki po prostu. Ach! Puśćcie mnie. Gdzie są klucze? Hello. Powtórka z rozrywki. Co sobie otworzyłem? Tu sobie otworzyłem! Uhu! Goddammit. Jest taki sposób, żeby przejść jeszcze pod takimi małymi slupami, że tak to nazwę, jako Knuckles. Tak samo jak Sonic może robić tego swojego rola. Tak można się przegliczować tu jako Knuckles. O! To nie była Bad Girl. I teraz tu wejdę. Krążę praktycznie w kółko, ale dobra. Ło! Dobra, wreszcie jestem w innym miejscu. A teraz poproszę o lokację klucza jakiegoś. Zaraz się teleportujemy. Znaczy, przechodzimy przez ściany. Jak to... Tam jest Big! Big the Cut. Mogę go bliżej jakoś? Tak, jest Big the Cat. Nasz pan i władca czuwa nad nami. Boże, zaraz będzie, że ja tu zaraz sektę jakąś tworzę, która wyznaje Biga the Cata. I tak specjalnie mówię Big the Cat, a nie po prostu Big. Jakoś nie, to śmiesznie brzmi. Halo. Klucze. Dlaczego ja nie korzystam z tych monitorów? Jestem idiotą. Treasure chest storage. Bardzo mi to dużo pomogło. O! Nie tu. Tutaj. Nie tu. Ale czy tu, czy po prostu... Ja pierdzielę, nie strasz. Może tu na górze? Golden Chest Storage. Dobra, nice. Jest jeden, teraz... Pozostały mi dwa. Jakbyście nie zauważyli, Knuckles trochę szybciej chodzi, kiedy... znaczy biegnie, kiedy po prostu używa tych swoich ataków. Dzięki, duchu. Bardzo pomogłem. Nie! Nie chcę do czoła gardę najść. Lel. Ale fajna maska w ogóle, bo z tego była. Chyba nie mogę stąd wyjść. Normalnym sposobem, że tak to nazwę. Co? Dlaczego dostałem obrażenia? Hello? Tu nic nie ma. Ogłaszam reklamację. Nie. Swoją drogą mam taką teorię, że po prostu te klepsydry otwierają wszystko od razu. Znaczy nie zważają, czy gdzieś inne są jakieś drzwi, tylko od razu wszystko otwierają. O. A Bat and a Scorpion. To brzmi jak słaby żart.
Okay, where the blue flame is? Gdzie jest niebieski ogień? Dobra, rozumiem jak się nazywa ta nazwa poziom. Jak się nazywa ten poziom. Dziękuję za. Dziękuję bardzo, że się tak o mnie troszczysz, gro. Wall of the switch room on the machine's path. Nadal nie rozumiem. No to jest maszyn. Aha, dobra, tutaj. Tu jest niebieski pokój. No, tu jest niebiesko. Tu powinien być klucz. Tu jest niebieski płomień. Gro, dlaczego nie jesteś dla mnie taka zła? Mogę tylko zniszczyć? Nie. Nie rozumiem. Jest tu skorpion. Są mi toperze. Holy shit. No nie. Ej, to jest trudne teraz. Dobra. Goddammit. Nie, nie chcę zginąć. Nie. No, to są mnie to... Nie rozumiem tego. Ja po prostu tego nie rozumiem. W tym momencie mój mózg właśnie wypłukł. O, dobra. Dobra, dobra, dobra. A więc to jest ten cały machinery room. Tutaj? Nice! To teraz ostatni, gdziekolwiek on by nie był. O, 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 o. The Eggman. Halo? Chcę tylko tu przejść. Nie. Ja chcę to tylko zakończyć. Ja już chcę przejść do poziomu Sonika, bo one są fajne i się aż tak, nie dłużą. Under the square hole. Prawie jak Squirtle. Ahem. A secret room between the red room and the green room. Ale jest, ja jestem w niebieskim! Dobra, niebieski. Sekretny pokój między zielonym a czerwonym. Tak? Sekretny pokój between the red room and green room. Tu jest zielony. Tam jest czerwony, no i nie rozumiem teraz. Jakiś Eggman z czerwonym nosem. Tu nie ma żadnego Eggmana z czerwonym nosem. Tu nie ma. Pff, to przejście. Nie. Zrozumiem, że praktycznie to jest mój taki, nie wiem, odpowiednik tego wszystkiego. Więc tak, tu jest czerwony. Tu jest zielony. I chyba... No. Chyba, że... Jestem teraz tutaj. Ten pokój... Mogę na to wejść? Nie. Ten pokój jest... widzę, gdzie on jest. To jest... Więc muszę iść... Jak... Nie tu! Knuckles. Knuckles. Knuckles! Muszę iść teraz w lewo. Goddammit. Zaraz. Wait a second. Omoczało po prostu. Dobra. Ale no.
Sancho, are you doing alright? Everything okay? Man? Gdzie jest? Sekretny pokój. Jedyne co widzę, co mogłoby być sekretnym pokojem, to jest to na górze, tylko że tam za cholerę nie mogę się dostać. Chyba, że nie wiem, gdzieś tutaj też nie. Tu nie. Tu nie. O. Dobra, teraz jestem tutaj, w tym. Haha! Chyba znalazłem. In the red hole. O, skunks. Ale beka skunksa. Gdzieś tutaj to musi być. Ale przycisk. Where are you? Ja chyba muszę znaleźć jakiś przycisk, żeby to otworzyć. Chyba, że przegliczuję przez to jakoś, a nie jestem pewien, że to było możliwe. Nie no. No niby gdzieś tutaj to ma być. Chyba, że... Nie no... Ła, bomba. Tu! Nice! Nareszcie! Po 12 minutach to przeszedłem! Ja pierdolę! Ja pierdzielę, nie wierzę po prostu. Uff. A i tak dostałem D. Z tego co widziałem. Huh? Who's there? What the... A ghost? Swoją drogą, ludzie, prawdopodobnie kwestie na Chrisa zostały na nowo wszystkie nagrane w tej grze. Ponieważ w prototypie oraz ogólnie w grze znaleziono pliki, które wskazują na to, że nie wiem, jak go dogonić cały czas. Bo speedrunnerzy wykorzystują tak, że od razu wszystkie hity zadałem za pierwszym razem, ale tak. Ponieważ w prototypie i w grze odnaleziono pliki dźwiękowe, gdzie Knuckles ma troszkę wyższy głos i gdzie pokazuje więcej emocji, jak na przykład tutaj, gdzie był dźwięk, który naprawdę pokazał, że on się boi tego ducha. To jest śmieszne. No nie, nie mogę go dogonić. No i cwaniak się powiększa, no i myślę, że jest fajny. I po prostu Knuckles może tak tutaj swoją animację biegania pokazać bardzo. Ale nie wiem, sumie on strasznie mi wygląda z takiego przerażonego teraz. Nie wiem dlaczego.
Możesz się we mnie rzucić. Psium! Kochłe. Jeszcze chyba dwa hity tylko. Koniec z tym. Królem. Królem duchów. Może dla kumatych. No prawie! Dobra, już chyba wiem jak go doganiać, po prostu trzeba się trzymać wewnętrznej, a nie zewnętrznej. Zresztą to ma wiele sensu. Patrzcie, jesteśmy dużo szybsi od niego jak się trzymamy zewnętrznej. Jak trzymamy wewnętrznej, to biegniemy praktycznie razem z nim. Holy heck, moly! Dobra, stary. Już, koniec. No, on zmienia pozycję i po prostu on mnie kiedyś tym tak wystraszył, że po prostu no ja nie mogę, no tak się wystraszyłem, że hej! No tak się wystraszyłem, że hej, no. No nie ma żartów z czymś takim. Ehem. On mnie w ogóle się kiedyś tak chamsko schował, że nie mogłem go w ogóle dopaść. Hamowa kompletna. Nice! Dobrze, że przynajmniej za bossów nie dostajemy rank. That was pretty rough. We did it! Let's go, Amy! Yeah! You little thieves! Did you really think I'd be alive? Come and get some, Eggman! Sonic! I'm plotting my speed! Just leave it to me! This part will take a lot, as well as the chaos emerald. I call on you to destroy these pests! Come off my servant! Więc teraz my musimy powalczyć z Egg-Golemem. A nie jako Eggman. Tylko jako Sonic. No już chyba możecie się domyśleć, jak wygląda walka z nim tutaj. Jeżeli oglądaliście uważnie, co Sonic robił z tamtym razem, kiedy uderzył Egg-Golema, to praktycznie już powinniście wiedzieć, co będziemy musieli robić. Więc musimy wejść tam na niego i po prostu rozwalić mu ten czarep. No nie! Kurde, ale przynajmniej teraz nie aktywowaliśmy, to będzie łatwiej. Można to bardzo łatwo przejść, ale po prostu nie chce mi się teraz już. Pyk, 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 pyk. Use the power of spin dash! Sonic the Hedgehog. Sonic Sun. Trochę tam na nasze odbijanie może nam pomóc. A w sumie super jump by tu można zrobić? Nie. Chyba by się nie dało. Raczej byłoby to trudne. Może tak. Wow, spokojnie, Egg-Golem. Bo Egg-Golem w końcu nas by zrzucił, gdybyśmy za długo przebywali na tych jego platformach. W tą stronę. Au. Co z tego, żeby w ogóle mnie nawet nie dotknął? Ale dobra. Pyk. No i tak ta walka powinna wyglądać od początku, a nie jakieś moje lamienie. Aha, my musimy zadać ostatni hit, tak o. Chyba, nie wiem, już nie pamiętam. Dziękuję bardzo, pokonaliśmy Egg-Golema drugi raz. I zaraz Eggman będzie musiał go pokonywać. Rocky. Wyczuwam Easter Egg! No i dobra, tą cutscenkę już znamy.
No i myk! I polecieli! Fajna muzyka tu leci. Space colony where Eggman is hiding. What the? Is everyone all right? We should be landing soon. No, the hatch doors don't are open. Don't sweat it, Knuckles. The only thing in the cargo bay are those what master emeralds. What do you mean, emeralds? Don't sweat it? Right? Land the knock shuttle it off, and let Knuckles. Me out. We're gonna crash this thing if you keep that up. Oh no! Don't touch that lever! Ups! Ale będę miał problem z tłumaczeniem tego, o Boże. What's up with that knucklehead anyway? Trying to take over the shuttle. I thought we were toast for sure. Huh? Where did he go now? Looks like he bailed. This place looks deserted. Dusty too. This place was shut down about 50 years ago because of a terrible accident. The first Bernoulli spherical space colony, called ARC. When it was operational, it was the most advanced research center of its kind. But looking at it now... Now it's an abandoned ARC, wouldn't you say? There's not much time left before Eggman fires that weapon again. We've got to hurry. Let's find the cannon and destroy it. Yeah! Someone designed that weapon to be impenetrable from outside attacks. Its defense shields are super strong, so we have to find a way to destroy it from inside. Isn't that a Chaos Emerald? It looks like it, doesn't it? But in fact, it's a fake one I created after researching the real emerald. It has the same wavelength and properties, but it's less powerful than the real one. It's designed to reverse the energy field inside the Chaos Emeralds and blow up. It looks so real, even a machine can't tell the difference. I'll find the power supply and destroy it. Sonic, you find the control room, okay? So the plan is, we'll switch the Chaos Emeralds when the machine is stuck, right? I hate you! You guys always leave me behind and have all the fun! Chcesz, mogę się zamienić. Ty będziesz robiła... całą robotę, a ja sobie będę po prostu patrzył z tyłu na ciebie, jak przechodzisz poziomy. No. Więc Eternal Engine, z tego co pamiętam, tak się ten poziom nazywał? Poziom pierwszy w kosmosie dla Sonica i Tailsa. Znaczy... Sonica i Tailsa, dla Tailsa. Który nie jest aż taki trudny, ale no niestety nie ma tutaj zakrzywiania grawitacji, czasu przestrzeni i te sprawy. Ale jest tu możliwość... chyba nie jest tu. Dobra. Jest możliwość wydostania się, że tak powiem, poza. A jak i można coś takiego robić? Możemy się pozbyć omoczało, jej! Co oczywiście jest dobre. Ale uważajcie, bo to może was też zasadzić. Co już nie jest dobre. Okej, tam jest chyba przycisk. W tym drugim pokoju. Mam takie dziwne wrażenie. Nie. Patrzenie, jak omoczało umiera za każdym razem, napawa mnie, napełnia mnie determinacją. Pozdro. No bo ja sobie oczywiście przejdę. Tu jest. Gdzie jest przycisk? Tu jest! Ale to już mogła być to zabawa grawitacją. Nie powiem, że nie. Dobra. Au. No przyznam, że troszkę zabolało.
Czekaj, to musimy buchnąć. Dobra, pyk. Dziękuję bardzo. Teraz się musimy tego pyknąć. I iść dalej, przed siebie. Dobra, najgorszy potwór tutaj. Kosmita w sumie. To jest chyba wynik jakichś eksperymentów na arce. Znaczy na 100% jest wynik eksperymentów na arce. No i po prostu tak te potwory powstały, no i no niestety nie są one zbyt fajne, nie polecam. Jej! To onomatopeje moje są zawsze fajne. W szczególności, że nie daje jakichś poprawnych zdań. Dobra. Warto używać w ogóle tego naszego hovera, ponieważ no czasem może nam dupsko uratować. Wow, znowu mam tarczę. To jest kolejny rodzaj naszych przeciwników. Oni... Hello. No shit, Sherlock. Jak się mam tam dostać, proszę bardzo. Aha, chyba... No. Au. Nie mam jeszcze tego upgrade... Oh, shit. Dobra. Nice. Wszystko jest ok. O, upgrade. A propos. No i teraz jako Tails możemy niszczyć żelazne te. Nie, jeszcze tak nie przejdzie. Już almost pass. I nie zadaje to więcej damage'a niż normalna broń. Sam sobie praktycznie podłożyłem nogę. Ale dobra. Przynajmniej nie aż tak daleko to jest. Teraz mogę sobie po prostu tak zrobić. O. Już sobie nogi nie podkładać. Oby. Głupio zrobiłem, że na oślep strzelałem. No i po prostu... No, strzeliłem w ten dynamit, no i poleciałem! Zabierz mnie do swojego przywódcy. W sumie nie wiem skąd ten tekst jest, z jakiego filmu. Ale często się pojawia. W stereotypowych filmach obcych. Take me to your master. Ta animacja. Epickość sama w sobie. No nie! Dobra, spadam z tym. No! Serio? You've got to be kidding me. Dobra. Jest spoko. Teraz po prostu muszę się nie dać zabić. No Jezu, jak on mnie wnerwia! Dobra. Dobra, pyk, dziękuję. Pyk, pyk. Ja też znalazłem jakiś tam control room. Dobrze się, że pewnie jest jakiś sposób, żeby się tam przegliczować i dostać się do tego go-ringa, zniszczenia tego wszystkiego. I gotta do better next time. Dobra.
Sonic to meet you back at the research facility. Sonic! Amy is... I didn't get that, Tails. What happened to Amy? Tails! A więc tak, więc to będzie na tyle w tym odcinku. Niestety nie było żadnego poziomu z Sonikiem. To jest trochę głupie. Ale tak, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa.